Oka Hejsi widziałem z pianka. Proszę Państwa, ja jadę w szóstym wagonie w kierunku Odessy. Proszę Państwa, tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda. Tak wygląda, proszę Państwa, samowar, gdzie tu gorąca woda jest. A widzicie, tutaj się wystarczy to wziąć, otworzyć. Trzeba mieć swoją kawę, swój cukier, swoją herbatę. Ja to mam, kapucinko, zaraz będę pił. I tak wygląda kupę. Nie ma tych ścianek. A tak wygląda kupę, ja tutaj będę spał za chwileczkę. Że dormi ici à tout de suite, parce que ça c'est pride très pour le Odessa. C'est le numéro, ça c'est mon numéro de lit. To jest mój numer łóżka. I także Wam chciałem pokazać, tak wyglądają wagony wysokie. Tak wygląda nasz przewodnik. Słabo widoczne. Wszystko. Oka się widziałem z pianka, z pociągu do... jadę na Pridniestrowie, na Dniestrze, bo nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. No, także będę zaraz sobie kawkę pił bezpłatnie, jedzenie, coś tam sobie zjem do jedzenia. Widzicie, tak wygląda plackart, pociąg. Ubikacja jest na samym końcu. No i zaraz wracamy z powrotem, żeby tylko pokazać Wam wagon. No i nie wiem, czy będę mógł tutaj naładować sobie gdzieś taki aparat. Oka, hej. Oczywiście bez maseczki, tu jest skalp. Koronawirus nie istnieje, bo tu jest jego skalp.